W minioną niedzielę 20 października Tomasz Sobania odwiedził konsulat generalny RP w Chicago. Do Chicago wbiegł w asyście policji w towarzystwie przyjaciół i osób, które kibicują mu w realizacji jego projektu. W konsulacie podziękował partnerom i sponsorom za wsparcie i przekazał pamiątkową koszulkę konsul Bernadecie Pałce Maciejewskiej. Tomasz Sobania jest w trakcie największego biegu swojego życia, biegu przez całe Stany Zjednoczone. 15 września bieżącego roku wystartował z Nowego Jorku, w lutym 2025 roku planuje przybiec do Los Angeles. Razem daje to ponad 5200 km, czyli 3300 mil, 140 dni biegu, 125 maratonów. Mottem jego kampanii jest: możesz więcej niż myślisz. Poprzez swoje sportowe wyzwanie Tomasz chce zainspirować ludzi do działania pomimo niepełnosprawności, zaburzeń, chorób i innych życiowych przeciwności. Ponadto jego celem jest pozytywny wizerunek Polski w USA. Pomysł jest taki, że ja po prostu na własnych nogach przebiegnę przez całe Stany Zjednoczone. To jest moje marzenie, które pojawiło się w mojej głowie już 4 lata temu, więc to nie od wczoraj. Ale wcześniej musiałem coś innego zrobić, dlatego biegałem po całej Europie, przebiegłem już przez całą Polskę z Zakopanego do Gdyni, później pobiegłem z Częstochowy do Rzymu, a wtedy moim celem było zaniesienie papieżowi listu od takiej dziewczynki, która chorowała na nowotwór. Więc myśmy dla tej dziewczynki założyli zbiórkę, ja zaniosłem papieżowi list, a kiedy zbiórka się udała i dziewczynka wyzdrowiała, to sama poleciała do Rzymu i też spotkała się z papieżem. Później był kolejny wielki bieg, czyli bieg ze stadionu Piasta Gliwice na stadion Camp Nou w Barcelonie, bo ja zawsze chciałem być piłkarzem, wiecie. Coś mi nie wyszło, ale biegam. No i właśnie tak to wyglądało, że zacząłem bieg, pamiętam, 3 września 2022 roku i po 2 miesiącach dobiegłem do Barcelony przez Pragę, Monachium i Paryż, a tam w Barcelonie spotkałem się z Robertem Lewandowskim i wierzcie mi, spotkać się z Lewandowskim było 10 razy trudniej niż z papieżem. To nie było łatwe. No i był jeszcze jeden wielki bieg, bieg z Polski do maratonu w Grecji, później do Aten i z powrotem, 3600 km, 90 dni, to był zeszły rok. No i po tym biegu, kiedy już go zakończyłem, to wiedziałem, że już jest najwyższy czas, żeby ten plan i marzenie biegu przez Amerykę zrealizować. Jeździłem tutaj przez cały rok i to naprawdę nie było łatwe. Byłem 10 razy w Stanach, wydałem wszystkie swoje pieniądze, mnóstwo ludzi mi pomogło, ja nocowałem u tych ludzi w domach. Tutaj w Chicago było bardzo dużo osób, które mi pomogły, którym też jeszcze dzisiaj podziękuję. Thank you very much, and that is for you, and I will sign it for you later. Yes, we can make a photo. Z konsulatu Tomek Sobania pobiegł do Schiller Park, gdzie przywitał się z gośćmi bankietu dziedzictwa zorganizowanego przez Kongres Polonii Amerykańskiej, oddział Illinois. Wojtek, biegniesz z nami, tak?